Panie Bogowie, już po raz drugi w Komarnie spotykają się uczestnicy wypraw wysokogórskich, wypraw himalajskich, czy też na te najwyższe góry świata. Ale proszę Państwa, po raz pierwszy mamy okazję spotkać zdobywców, ośmiotysięczników w jednym miejscu, bo przecież ciągle kursują, wyjeżdżają na te wyprawy, wracają z tych wypraw. I tutaj w Komarnie dzisiaj w czerwcu spotkali się uczestnicy wypraw wysokogórskich, zdobywcy i ci, którzy tutaj zaczynali, stawiali pierwsze kroki. I może poprosimy, żeby nam się po kolei przedstawili. Aha, ode mnie zaczyna. Wanda Rutkiewicz, zaczynałam. Wanda Rutkiewicz, zaczynałam w 61 roku jesienią, a więc w tym roku będę obchodzić 30-lecie. Weszłam na parę dróg tutaj, w Tatrach, Alpach i na 6 szczytów 8-tysięcznych. Zamierzam na resztę. Alek Lwow. Zacząłem 21 lat temu, tutaj w niedalekich Sokolikach. I zawsze z wielką radością wracam w te rejony, żeby przebyć kilka dróg, które kiedyś były moimi pierwszymi drogami. Krzysztof Wielicki, kursant Wandy Rutkiewicz. Nie wiem, czy powinienem powiedzieć, ile lat temu zaczynałem, bo wiesz, Wandziu, 21 lat temu, tak jak Alek. Z tym, że Alek to jeszcze był uczniem szkoły średniej, no ale on tego nie pamięta, ja go pamiętam, tak. W tych skałach, które tu są o 5 km stąd, no na koncie mam tam chyba 7-8 tysięczników. I zamierzamy nadal się spinać razem, to jest ważne, a czasem spędzamy czas tutaj. Wandziu, mamy rzadką okazję gościć się tutaj w naszych Karkonoszach, a może w Kotlinie Jeleniogórskiej dokładniej trzeba było powiedzieć. I pewnie nieprędko cię znowu zobaczymy, ponieważ masz jakieś tam plany dalekosiężne, bliższe i dalsze, ale powiedz może parę słów, ponieważ trochę ten sport zaczyna upadać. Jak ty zaczynałaś? Ale mnie zaskoczyłeś, zaczyna upadać. Ja może chodząc daleko stąd po Himalajach i Alpach właściwie nie zwróciłam uwagi na to, co się dzieje w Polsce. Tu zaczynałam przed chyba dokładnie 30 laty na jesieni. To była pierwsza zupełnie przypadkowa wspinaczka z kolegami ze studiów. I nie czuję się tutaj do dnia dzisiejszego obco. To znaczy ciągle są te same osoby, na szczęście, które wtedy kiedyś ze mną zaczynały i niestety nie ma już bardzo wielu osób z różnych powodów, ale jest to jeden z najpiękniejszych dla mnie rejonów związany, dlatego że związany z moim czasem młodości, studiów i początku. Wtedy pamięta się wszystko jak najsilniej, przeżywa jak najintensywniej. Pamiętamy, jak zaczynałaś i wtedy nikt z nas nie pomyślał, że tak bardzo wysoko zajdziesz. No ale jesteś w tej chwili, znaczy ja osobiście wędrując po świecie, najczęściej spotykam się więcej z twoim nazwiskiem za granicą, jak w Polsce. Czy to w wydawnictwach, czy jest to przyczyną, właśnie jak ty to oceniasz? Bo w Polsce oczywiście mówią o tobie dużo, jesteś znana, ale wydaje mi się, że za granicą więcej. Czy tak jest? Wiesz, ja nie mogę mówić z pozycji kogo, z mojej pozycji, bo ja po prostu tego nie wiem. Myślę, że dopiero twoja wypowiedź może zwrócić mi uwagę na to, jak wygląda w rzeczywistości ta sytuacja. Ale wiesz, ja myślę również, że również nie odczuwam tego, bo wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia, to mówię, a wtedy, kiedy coś robię, to nie ma czasu na mówienie i wtedy może mniej słyszysz. A teraz ostatnio dużo robię. A wracając jeszcze do tego, że młodzież rzeczywiście nie garnie się do tego sportu, jest to faktem, zresztą w ogóle do sportu nie chce się garnąć, a jeżeli chodzi o wspinaczkę, to obserwujemy zastój, a nawet niektórzy twierdzą, że sport wspinaczkowy upadł w momencie, kiedy przy klubach wysokogórskich powstały firmy różne techniczne jakieś. Jest to na pewno jeden z powodów, ale myślę, że w chwili obecnej, to może od roku,
Myślę, że często młodzi ludzie stają przed wyborem, co będą robić dalej. Kiedyś, wspinając się i chodząc po górach, traciliśmy mniej niż teraz, jeśli się wspinamy. Teraz tracimy być może okazję zapewnienia sobie przyszłości. Przedtem po prostu, biorąc urlop bezpłatny, traciło się mniej niż teraz, jeżeli założy się firmę, która przynosi pokaźny dochód, który zapewnia utrzymanie dobre dla samego siebie czy dla rodziny. No i chyba sprzęt, który jest coraz to droższy, coraz tego więcej jest. On się ciągle doskonali, ale za tym też idą ceny i nie każdego niestety stać na to, bo jakby nie było, jest to sport elitarny. Sama zresztą wiesz, ile to kosztuje. A ciągle jesteśmy na pozycjach przeciwnych, bo mnie się wydaje, że kiedyś było bardzo trudno kupić cokolwiek ze sprzętu, ponieważ ceny były niebotyczne, niedostępne dla przeciętnego polskiego staternika. Natomiast teraz te proporcje, raczej dysproporcje pomiędzy cenami zachodnimi a naszymi, to znaczy naszymi w sensie, jakie pieniądze możemy tu w kraju otrzymać za swą pracę, te dysproporcje są mniejsze, te różnice są mniejsze po prostu. Tak, no, raki i haki robiło się kiedyś u kowala. Czy ty już się wspinałaś na tym nowoczesnym sprzęcie? Ja zaczynałam jeszcze wspinając się z użyciem lin sizalowych, zresztą tutaj w tych skałkach. No a teraz oczywiście już nie. Wtedy to było rzeczywiście taniej. Ale wiesz, ja muszę powiedzieć jedno, że ponieważ udało mi się przeżyć kilka pokoleń i obserwować zmiany w stylu i różne kierunki w tym sporcie, i to nie tylko sporcie, bo alpinizm jest nie tylko sportem, pozwala mi zachować pewien dystans do mód aktualnych, zarówno jeśli chodzi o styl czy zainteresowanie rodzajem spinaczki, jak i również do sprzętu, który jest. Bo to, co kiedyś robiliśmy z bardzo kiepskim sprzętem, z bardzo kiepskim obuwiem, dzisiaj oczywiście robi się bez problemów i bardzo łatwo z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, który powinien zapewniać duże bezpieczeństwo i efektywność. Ale to samo, ja pamiętam, że jest możliwe do przejścia ze sprzętem, który odbiega od dzisiejszego, ze sprzętem złym. Czy mogę ci zadać kilka pytań takich, no może niezbyt wygodnych i dla mnie, i dla ciebie, ale chciałbym wrócić do takiego filmu, który kiedy byłaś pierwszy raz kierownikiem wyprawy na Gaszerbrumy, i wtedy powstał film dosyć kontrowersyjny, ale ciekawie nakręcony, myślę o temperaturze wrzenia. Czy po latach twój stosunek się zmienił do tego filmu i jak teraz po latach na to patrzysz? Ja nigdy tego filmu nie lubiłam oczywiście, bo byłam według mnie bohaterką niepozytywną, a nikt nie lubi być pokazywanym od tej strony. Aczkolwiek realizatorzy zapewniali mnie, że wprost przeciwnie, że to jest po prostu postać, która powinna być odbierana w sposób pozytywny, to znaczy osoby, która postawiła sobie jakiś cel i potrafi się uporać z zespołem i z celem. Ależ wręcz przeciwnie, przepraszam, że ci przerwę. My właśnie wszyscy, którzy oglądaliśmy wtedy ten film, widzieliśmy właśnie ciebie jako pozytywną, konsekwentną kierowniczkę, natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale na tej wyprawie najgorzej wypadli mężczyźni właśnie. No może wiesz, pamiętaj, że film ma swoje prawa i to są tylko wycinki rzeczywistości, a ilość tych wycinków tworzy nową prawdę, która być może z obiektywną nie ma nic wspólnego. Ale ja, to nawet nie był problem z mężczyznami czy z kobietami. Myślę, że był to problem pierwszej wyprawy, to były pierwsze wyprawy na szczyty ośmiotysięczne, bo to wyprawa wrocławska na Broad Peak Middle pod kierownictwem Janusza Fereńskiego, właśnie z Wrocławia, i ja była wrocławianka z wyprawą kobiecą i męską z Warszawy. To były pierwsze polskie ośmiotysięczniki i właściwie pierwsze tego typu poważne wyprawy. W przypadku zespołu kobiecego wzięły udział wtedy dziewczyny, które
reprezentowały jakiś poziom, ale nie zunifikowany. Brały udział w wielu wyprawach męskich, zapożyczały wzory z różnych wypraw, sposoby współdziałania w zespole i z kierownikiem. I spotkałyśmy się nagle na tej samej wyprawie i ze mną po raz pierwszy, jako kierownikiem tej wyprawy, więc była to bardzo eksperymentalna i dla mnie, i dla zespołu. Ja, przyglądając się wyprawom, jak gdyby trochę od kuchni, no bo powiedzmy od tej strony organizacyjnej, i słuchając różnych komentarzy, na przykład podziwiałem u ciebie to, że niełatwo, bo wydawałoby się, że w górach mężczyźni powinni zachować się bardzo szarmancko i ułatwiać ci. Tymczasem okazuje się, że to nie zawsze tak jest. Wiesz, to chyba fałszywy też kierunek, jeżeli zarówno kobiety, jak i mężczyźni idą z takim nastawieniem. Wiesz, jest sporo innych zupełnie układów, które też mogą być szarmanckie, ale niekoniecznie na tej zasadzie wypływającej z konwencji tej tutaj na dole. To po prostu mogą być bardzo sympatyczne, partnerskie układy, przyjacielskie, koleżeńskie, i one tam są. I nie sądzę, żeby to były wyłącznie tego typu szarmanckie, polegające na tym, że mój partner niesie mój plecak. Ale ja teraz nie narzekam. Razem z moją partnerką uczestniczymy na przykład w wyprawach męskich i wydaje mi się, że potrafimy dać z siebie trochę tej oczekiwanej przez mężczyzn kobiecości, która polega pewnie na jakimś wniesieniu czegoś innego, elementu zmiękczającego może i twarde warunki, i twarde relacje pomiędzy uczestnikami wypraw. Natomiast w górach jesteśmy samodzielne, ale bawimy się doskonale, wszyscy razem. W czasie wyprawy na Broad Peak do naszej bazy trafiła Ewa Abgarowicz. Zresztą znasz całą historię, jako że doskonale. I pobyt Ewy u nas bardzo ukwiecił ten, jakoś wszyscy poczuliśmy się zupełnie inaczej, a więc dobrze było, żeby kobiety częściej na wyprawy jeździły. Wiesz, ja słyszałam również to samo, to znaczy w momencie, w którym kobiety uczestniczące w wyprawie nie będą konkurentkami, to ja myślę, że to może być bardzo ładny układ, i już słyszałam również takie opinie, że jest po prostu weselej i ciekawiej. Słuchaj, twoja ostatnia wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, nie z twojej winy, nie z waszej winy. Czy możesz nam odkryć rąbka tajemnicy? Właśnie to nie jest tajemnica, przypuszczalnie, jak to tam było, bo prasa dosyć skromnie na ten temat pisała. Bo ja jestem troszeczkę pomiędzy młotem i kowadłem. Młotem jest przyjęty w niektórych wyprawach zwyczaj, że po wypadku śmiertelnym wyprawy się przerywa. I również tym samym młotem jest opinia tradycyjnie myślących i zachowujących się ludzi, którzy też uważają, że śmierć właściwie powinna konsekwentnie spowodować żałobę i przerwanie jakiejś działalności niekoniecznej, a taką jest w tym przypadku alpinizm. A pomiędzy najbardziej demokratyczną formą zachowań, w której decydują o tym uczestnicy, którzy wypowiadają się, czy chcą kontynuować, czy zostać. W polskich wyprawach dosyć często uczestnicy decydowali się zostać i kontynuować. Może dlatego, że wyprawy dla nas były trudne, kosztowały wiele i myślę, że stanowiły cel ważny i dla tego, który zginął również. I na tej wyprawie spotkałam się z takim bardzo bezpardonowym stanowiskiem kierownika wyprawy, Jugosłowianinem ze Słowenii, który przerwał wyprawę i w praktyce przerwał ją tylko dla mnie, ponieważ ja byłam w fali wejść szczytowych troszeczkę na końcu. To nie znaczy, że byłam wolniejsza, czy też wymagałam więcej czasu na przygotowanie. To wszystko, bo to był bardzo silny zespół. To była bardzo szybka akcja. Ja już 3 tygodnie ruszałam do szczytu Kanczendzyngi, co jest bardzo skróconą aklimatyzacją. Tylko że ja zamierzałam wejść na szczyt bez tlenu, natomiast moi partnerzy, znaczy koledzy z wyprawy wchodzili z tlenem, więc oni mogli pozwolić sobie na wejście wcześniejsze, a ja musiałam jednak te 3 tygodnie zaczekać. Ale i po prostu wszyscy zdążyli już wejść, oprócz zespołu, który próbował wejść i w czasie zejścia zaginął. Ja zrezygnowałam z wejścia na szczyt, ponieważ poszukiwałam zaginionego zespołu. Znalazłam już niestety tylko ciała. I
właśnie taki bezpardonowy, wojskowy sposób załatwiania spraw, których się nie pyta nikogo o zdanie, dotknął tylko mnie, bo tylko ja jeszcze, tylko dla mnie zamknięto możliwość wejścia na szczyt. Słuchaj, Alek Lwow twierdzi, Alek Lwow, chyba nie damy rady. Alek Lwow twierdzi, że każdy, kto wspina się w górach, musi zginąć. Czy ty jesteś tego samego zdania? To znaczy, on chyba mówi w ten sposób, że wystarczy się wystarczająco długo wspinać. Jest to bardzo smutne stwierdzenie. Myślę, że powiedział to pod wpływem tragedii na Ewereście i śmierci Jurka Kukuczki i do takich... ale ja tak nie sądzę. No, rzeczywiście problem jest trudny, nie będziemy cię męczyć. Powiedz jeszcze krótko o swoich planach. Przeszkadzają bardzo, tak? Co o planach? My tu rozmawiamy strasznie poważnie, a atmosfera jest dosyć wesoła. Na szczęście ja jeszcze mogę rozmawiać. Plany mam bardzo, bardzo ambitne, nawet jak na mnie. Wszyscy mówią o tym, że chcę wejść na wszystkie 14-8 tysięczników, ale to nie jest jak gdyby głównym celem tego wszystkiego, co zamierzam. Najważniejsze jest w tym coś nowego dla mnie. Wejście na 8 szczytów 8-tysięcznych w przeciągu mniej więcej roku. I to jest to, co mnie, co jest nowego tutaj, co jest dla mnie wyczynem. Oczywiście dopełnię w ten sposób, jeśli mi się uda wejść na wszystkie 8-tysięczniki, ale nie jest to planem numer jeden. A czy odnosisz takie wrażenie, że góry jak gdyby trochę zmalały? Tak, zmalały, ale one zmalały w sposób bardzo subiektywny. Wypływa to zarówno z lepszego sprzętu, z doświadczeń, powiem, inni już to robili i tę wysokość tych gór obniżyli, z świadomości nas tutaj na dole, ale nie wolno zapominać o tym, że góry nie zmalały i myślę, że to stanowi pułapkę dla wielu, którzy idą w te góry, sądząc, że stały się łatwiejsze. Chcieliśmy ci podziękować za to, że poświęciłaś trochę czasu dla naszej lokalnej jeleniogórskiej telewizji, ale uważam, że twoja wypowiedź może zachęci młodych, żeby zaczęli trochę się też wspinać, bo przecież aż się prosi. Tutaj dookoła są skałki, piękne góry i może wyrośnie jakaś następna, twoja następczyni. Dziwi mnie to, co mówisz. Ja odnosiłam zupełnie inne wrażenie, widząc setki tych, którzy młodych właśnie, którzy przychodzą wspinać się i prawie, że tylko wspinaczka stanowi główny cel, a nie wspinanie się na szczyt według kanonów taternictwa czy alpinizmu. Po prostu sama wspinaczka jako taka jest źródłem wielkiej fascynacji i emocji. I że w tej chwili są ściany wspinaczkowe, sztuczne ściany, które ja na przykład w Warszawie w szkole jednej ze szkół społecznych próbuję znaleźć sponsorów dla budowy, dla ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej. Jest parę ścian wspinaczkowych w Warszawie. Myślę, że we Wrocławiu też coś takiego, jeżeli jeszcze nie jest, to będzie. Że to jest fantastyczny rodzaj sportu, do którego nie trzeba namawiać, trzeba tylko raz spróbować. Dziękuję bardzo.